Wiosenne przesilenie. Pierwszy taki projekt artystyczny, który był wynikiem sporu między tym, co policzalne, ścisłe i zdefiniowane, a tym, co niemierzalne i uchylające się od jednoznacznych definicji. Jacek Zieliński, doradca podatkowy, i Kazimierz Kalkowski, artysta plastyk. To ich wielogodzinne rozmowy doprowadziły do pomysłu zjednoczenia tych obu sił w projekcie artystycznym przeprowadzonym przez przedsiębiorcę. A wszystko zaczęło się w Szklarskiej Porębie, kilkudniowym sympozjum malarskim. Każde miejsce, do którego jeżdżę na plenery, mnie inspiruje. Oczywiście ja nie wychodzę w plener i nie maluję, że tak powiem, z natury, tylko robię raczej zdjęcia i myślę o tym bardziej. To nie jest takie malarstwo plenerowe. Ale każde miejsce, w którym się znajdujemy, w jakiś sposób nas inspiruje oczywiście. No, może jednak horyzontalnie, góry bardziej wertykalnie, to może taka różnica, ale to zawsze się jest jakaś istota. Pierwsze 3 dni byłem sam w ogóle, więc to też dla mnie niesamowite wrażenie, bo czułem się trochę jak pustelnik. To zrobiłem tutaj kilkanaście takich małych prac, 3 większe. Malujemy codziennie poza tym, także to. Zawód artysty, wbrew temu, co myśli ogół społeczeństwa, nie polega na tym, że wstajemy o 12, pijemy wódkę i... Otóż ja wstaję codziennie rano, biorę prysznic, zjem śniadanie i codziennie 7 dni w tygodniu maluję. Tomasz Lubaszka studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku. W latach 1984-86 pracował w macierzystej uczelni jako stażysta asystent. Ten plener służy po pierwsze, że pracuje się z profesjonalistami, dyskusje, które są bardzo potrzebne, pogląd na dzisiejszą, na współczesną sztukę, czy na przykład opinia moich kolegów. Waldemar Marszałek jest profesorem w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie też słyszę i jakby porównuję jego podejście i pogląd na szkolnictwo, czy jak dzisiaj powinna wyglądać szkoła. Ja pracuję też w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i są to doświadczenia, które mi pomagają również spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy. W Szklarskiej Porębie powstają 2 obrazy, jeden, który tutaj za mną jest, no i zobaczymy. Robię większe realizacje rzeźbiarskie, ceramiczne. To są figuratywne rzeźby przedstawiające jakąś sytuację, w której stoi dzisiaj na przykład kraj, czy świat, czy człowiek, czy ja, jak się czuję. No i takich prac nie było za dużo, bo może 5 większych realizacji, tylko one trwają. Rytis Konstantinavičius z pochodzenia jest Litwinem. Jest przede wszystkim artystą ceramikiem, ale zajmuje się też tworzeniem wnętrz restauracji. Stworzył m.in. wystrój, kafle i naczynia w jednym z najpopularniejszych wrocławskich lokali Mexico Barze. Malarstwo uzupełnia w jego artystycznym zaangażowaniu ceramiczną rzeźbę. Ja już właściwie chciałem powiedzieć, że jestem zawodowo na plenerze, bo w roku przynajmniej 5-6 razy jestem na plenerze i wypracowałem sobie taki specyficzny rodzaj warsztatu, że nie przywożę na plener białego płótna. Ja się panicznie boję białego płótna i zawsze coś tam mam naciapane na jakiś zarys, jakaś myśl, jakieś powstaje pierwsze słowo, pierwsza plama, a później do niej się w jakiś sposób ustosunkowuję. Mogę dygresję dodać tutaj? Bo kiedyś myślałem, że nie wierzyłem w coś takiego jak natchnienie, a to się często o tym mówi. Że to, co ja robiłem, to było nic innego, tylko wszystko zostało wymyślone. Ale człowiek jest taką istotą, że gdzieś musi mieć bodźce. Jak dostanie kopa w tyłek, no to w jakiś sposób reaguje. I tutaj jest podobnie, zresztą jak moi poprzednicy, koledzy tutaj wypowiadali się, że my nie jesteśmy kopistami natury, bardziej ją przeżywamy i na swój sposób odkrywamy, na swój sposób pokazujemy, bo każdy widzi, jak świat wygląda. Opisywanie żółtej cytryny na obrazie w naszym przypadku wydaje nam się, że to absolutnie nie ma sensu. Bardziej malujemy jej smak, to trudno sobie wyobrazić smak, bo to są zmysłowe jakieś odczucia, a namalować to jeszcze inna trudność.
Waldemar Marszałek studiował w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, obecnie Akademii Sztuk Pięknych, na kierunku grafiki użytkowej. Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni profesora Jerzego Krechowicza. W 1985 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni. Obecnie jest adiunktem w pracowni obrazu cyfrowego profesora Cezarego Paszkowskiego, prowadząc zajęcia ze studentami. Studenci są nasyceni pewnymi informacjami, które potocznie gdzieś się tam dzieją i mają swoją definicję, kto to jest artysta. Często ulegają zewnętrznym wpływom estetyce, która tutaj panuje. I to jest ich świat, który oni kochają. Ja nie mogę tego świata odciąć toporem, powiedzieć, słuchajcie, to co wy robicie to jest złe, niedobre, no to po prostu tak jakbym skrzywdził małe dziecko. Ja muszę powolutku, żeby oni dojrzeli do pewnego etapu i sami odczuli, że to co robią niekoniecznie jest fajne. I najważniejsze jest to, żeby przemawiać własnym językiem i żeby ten język nie był bełkotem, ale też czymś, co człowiek po prostu, drugi człowiek, jak odbiorca potrafi zrozumieć. Bo mogę mówić, ale nikt mi nie, po swojemu, ale nikt mi nie zrozumie. Kazimierz Kalkowski był tą osobą, z którą w sporach i dyskusjach z Jackiem Zielińskim obaj wyrabiali tworzywo, z którego z kolei zrodziła się idea sympozjum malarskiego. Dzięki artystycznym znajomościom malarza i ceramika udało się w jednym czasie sprowadzić w jedno miejsce czterech artystów. Choć ta formuła plenerowa nie do końca odpowiada naturze Kazimierza Kalkowskiego. Ja jestem typem raczej samotnika, bo zacząłem swój sposób postrzegania świata, który był dość taki osobisty i za bardzo szczery z mojej strony. I to ludziom, którzy żyją na co dzień swoim życiem, przyzwyczajeni są do pewnych standardów, reguł. Trudno im czasami zrozumieć coś takiego i wolałem to robić w samotni, że tak powiem. A na plenery, ceramiczne jeżdżę dlatego, że tam są po prostu lepsze warunki techniczne, większe na rzeczy robić. Na plenery też lubię jeździć, bo czasami wiadomo, że to się robi, żeby pokazać się ludziom, prawda? A na plenery jeżdżę, żeby poznawać kolegów, artystów, współzawodników, że tak powiem, wymieniać swoje poglądy, czerpać z nich doświadczeń, przerabiać to na swoje, poznawać inny sposób myślenia, inny sposób oglądania tego świata. Artysta ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w 1981 roku otrzymał w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego. Uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę. Kilkakrotnie był już uczestnikiem Bolesławieckiego Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Wszystkie prace to jest moja technika własna, którą posługuję się od 35 czy 6 lat już. Używam piasku, kiedyś wklejałem różne materiały, jutę, blachę i tak dalej, no przeróżne rzeczy. W tej chwili wszystkie te rzeczy odrzuciłem, został tylko piasek, ale piasek jako grunt, jako medium, a nie, broń Boże, nie zgadzam się na tym, że ja maluję piaskiem, maluję farbami na fakturalnym podłożu takim, które jest bardziej chropowate po prostu. Ale to technika własna właśnie zawsze. I najistotniejsze od 2 czy 3 lat jest to, że maluję właściwie jedną rzecz, maluję rzekę. Oczywiście są inne obrazy również, ale taki główny to jest rzeka, to jest ta sama rzeka, moja rzeka Warta, którą maluję o różnej porze roku, dnia, w różnej pogodzie. Mieszkam 300 metrów, 400 może od Warty w Częstochowie, chodzę z psem na spacery codziennie robię zdjęcie rano i wieczorem tej rzeki. I to mnie niesamowicie inspiruje. To właściwie nie ma znaczenia, co się maluje, tylko jak się maluje. D-
techniki i właściwie szukam własnej techniki, ponieważ ja jestem najmłodszym, że tak powiem, w dziedzinie malarstwa z kolegów. Jestem ceramikiem, rzeźbiarzem bardziej. A to jest malowanie szpachlami, różne media. Próbuję łączyć dwie dziedziny sztuki, malarstwo i rzeźbę ceramiczną. Transformację obrazu na obiekt przestrzenny. To jest jakby droga, początek drogi. Koniec jakby tego poszukiwania będzie jakby zamknięciem doktoratu. W twórczości Kazimierza Kalkowskiego to ludzie są często tematem jego malarstwa, ale i ceramicznej rzeźby. Nienawidzę ludzi, ale bez ludzi nie da się żyć na tym świecie. Znaczy, nie, może to za ostro powiedziane, po prostu poprzez te lata, które z nimi mam kontakt i obserwuję, jak człowiek się zachowuje, to nie mówię, że ja się lepiej zachowuję, czy jestem lepszy, czy w ogóle jakikolwiek, to stwierdzam, że po prostu to nie jest łatwe. To mnie boli często i próbuję wykrzyczeć to na zewnątrz, że może trzeba byłoby inaczej, ale i tak na końcu konkluzja jest taka, że tu się nie da nic zmienić, że istota ludzka nie jest zła, nie jest dobra, tylko jest i dobra, i zła, i tylko okoliczności powodują, że ona się tak zachowała, a nie inaczej. Poznawanie innych ludzi, również w sytuacjach związanych ze sztuką, czego kulminacją był ów plener. Od lat trwa już znajomość Kazimierza Kalkowskiego i bolsawickiego biznesmena z branży podatkowej Jacka Zielińskiego. Stwierdziliśmy razem kiedyś przy jakimś tam spotkaniu, że jak masz takie potrzeby, to może zorganizujemy taką rzecz jak plener i oczywiście pod twoim, że tak powiem, hasłem i tak dalej, że to będzie miało, że to cię wzbogaci, nas wzbogaci, ludzi, którzy tam mieszkają obok ciebie wzbogaci i że to jest po prostu piękne, że człowiek nie tylko patrzy na swój człowiek nosa. Wystawa malarstwa czterech artystów w galerii w sam raz była więc zwieńczeniem projektu kulturalnego, w którym uczestniczyli artyści, działacze kultury i prywatny mecenas sztuki. Wernisaż wystawy był ostatnim akcentem wiosennego przesilenia. W czasie pleneru czy sympozjum ja zrobiłem 20 prac, kilkanaście malutkich i parę większych, jedną dużą. Tutaj chciałem pokazać jakby pracę poprzedniego 20 czy 30-letniego okresu i dwie prace, czy trzy właściwie prace jakby takie no, z przedostatnich dosłownie kilku tygodni czy miesięcy, żeby pokazać jakby całość, no, nie jeden jakiś wycinek, tylko całość mojej jakby drogi twórczej. Na bolesławieckim wernisażu nie mogli być obecni Waldemar Marszałek i Kazimierz Kalkowski. Ale poza obcowaniem z ich obrazami, uczestnicy wernisażu mieli też okazję wygrać w mini loterii kilka ich małoformatowych prac. Rytis Konstantinavičius wspominał już na plenerze, że malarstwo pojawiło się w jego twórczości jako konsekwencja twórczości ceramicznej. Ceramika bez malarstwa to również jest nie do końca prawidłowo, bo ceramika sama w sobie jest kolorem, barwą, fakturą. No i nie jest to przypadek, więc kultywuję, staram się dzielić energię, rozkładać na dwie dziedziny, z których właściwie końcowa droga powinna być taka, że będzie jedno wspólne dzieło, nierozłączne. Malarstwo abstrakcyjne Konstantinavičiusa wypełniło zatem część Bolesławieckiej Galerii duchem ceramiczno-malarskiego kontinuum. Waldemar Marszałek zaprezentował kilka obrazów z postaciami ze swego malarskiego świata. Tomasz Lubaszka swoim przekrojem twórczości ukazał własne fascynacje tematem morza. Natomiast Kazimierz Kalkowski zaprezentował obrazy, które już w formie przedstawiającej uwidoczniły łączność między rzeźbą ceramiczną i malarstwem, o którym wspominał Konstantinavičius. Jeden z jego obrazów zdaje się zaś nieco wyjaśniać sprawę mecenatu nad tym artystycznym wydarzeniem. Tak, to Jacek Zieliński, bolesławiecki doradca podatkowy. Ja mam umysł ekonomiczny, więc ja myślę matematycznie, cyfrowo, a Kazik artystycznie. Nie mogliśmy się jakoś z tych dwóch obszarów zgrać, sztuki z matematyką, aczkolwiek jak zawsze to mówią, matematyka jest królową nauk. Ale on mnie wyzywał od jakichś tam niemod artystycznych, jak od niemod ekonomicznych i takie tam były przekomarzania. I zawsze żeśmy się rozstawali, a później na nowo żeśmy się spotykali. No ale właśnie rok temu gdzieś wpadliśmy na jakiś taki pomysł, oglądaliśmy jakieś tam filmy i dyskutowaliśmy.
I on tam opowiadał o jakimś sympozjum. Ja mówię, słuchaj, no to zróbmy takie sympozjum. Mecenat finansowy Jacka Zielińskiego, znajomość wielu artystów Kazimierza Kalkowskiego i umiejętności organizacyjne Ewy Lijewskiej-Małachowskiej doprowadziły więc do urzeczywistnienia tego pomysłu. Po raz pierwszy właśnie osoba prywatna zgłosiła się do nas i z panem Jackiem bardzo dobrze się współpracowało. Przed chwilą wykonałam telefon do Kazimierza Kalkowskiego i pozdrawiałam go z jego wernisażu. Mówiłam, że jest dużo gości na wernisażu i mówiłam, że naprawdę współpraca z panem Jackiem Zielińskim to była wielka przyjemność. Rozumieliśmy się naprawdę w pół zdania, podzieliliśmy koszty. Ja mówiłam, co możemy, prawda, po naszej stronie, czego nie możemy, na co nas nie stać. Pan Jacek sfinansował wydanie katalogów. I katalog, i samą wystawę artyści wysoko ocenili. Szczególne wrażenie zrobił na nich właśnie ten bardzo rzadki obecnie prywatny mecenat sztuki. Taka inicjatywa genialna, o której mowa pana Jacka Zielińskiego, jest niesamowite, że również po świecie od lat po sympozja i powiem, że pierwszy raz propozycja taka została, jakby uczestnictwo w sympozjum czterech twórców. Ale pojawiły się też wątki bardziej osobiste i dotyczące ogólniejszych ocen. Mam coś jeszcze do powiedzenia. Otóż byłem w Bolesławcu wiele lat temu, a tu przyjeżdżałem do Darka Mielińskiego na plenery, bywałem właśnie w Bolesławcu mojego kolegi serdecznego Bogusia Nowaka. I przyjechałem tutaj po, nie wiem, 15-16 latach i chcę panu jako rodowitemu Bolesławianinowi, tak? Przepraszam, jeśli powiedziałem źle. To chcę pogratulować pięknego miasta. Sukces tego artystycznego przedsięwzięcia może skutkować kolejnymi podobnymi projektami. Jacek Zieliński zdaje się być już o tym przekonany. Mamy pomysł. Mam nadzieję, że przekujemy go w rzeczywistość. Tak, tak. Może troszeczkę w innej formule, żeby się to nie przejadło, ale będzie.